Jesteśmy już chyba na żywo z powiadomienia, tak wnoszę, więc dobry wieczór Państwu, którzy oglądacie tę transmisję trochę nietypową. Ja jestem u siebie w domu, autorka Anna Słowińska jest nad morzem. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Olimpijki, opowiadającej historię polskich medalistek, polskich sportsmenek, które osiągały niesamowite sukcesy w bardzo trudnych okolicznościach. No i zaczniemy bardzo banalnie tak naprawdę od pytania, skąd pomysł na zajęcie się tym właśnie tematem, skąd pomysł na te konkretne bohaterki? Pomysł, w ogóle dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. A tak jak mówiła Olga, ja jestem z nadmorza i mam nadzieję, że zasięg tutaj nie zniknie w tajemniczych okolicznościach z plaży i będziemy cały czas się słyszeć i widzieć. A przechodząc do pytania, właściwie do odpowiedzi na pytanie, to pomysł pojawił się przy okazji, właściwie nawet nie przy okazji, po tym jak powstała moja pierwsza książka, czyli W niebowzięto o stewardesach z PRL-u. I właściwie już pod sam koniec pracy nad książką o stewardesach udało mi się porozmawiać z przyjaciółką pierwszej stewardesy, panią Zofią Glińską. To była pani, która całkiem niedawno zmarła, wówczas bardzo wiekowa, ponad 90-letnia. I ona oczywiście opowiadała mi o Zofii Glińskiej, natomiast też wspominała o swojej przyjaciółce, która była olimpijką w czasie Igrzysk Olimpijskich już w 52 roku zimowych. I została właściwie zapomniana bardzo szybko i też miała taki duży żal z tego powodu. Może nie do konkretnych osób, ale żal do tego, że jakby to jej życie sportowe odeszło, kompletnie zostało pominięte. I ja tą rozmowę, zapomniałam o tej rozmowie. Dokładnie pamiętam ten moment, kiedy ja już miałam podpisaną umowę na inną książkę z wydawnictwem Czarne. Zbierałam materiały do tej książki i nagle pod prysznicem, dokładnie po całym dniu, po prostu było takie ding! W ogóle, jak ja znam medalistki olimpijskie. I potrafiłam wymienić, no właściwie dwie na szybko, czyli Irenę Szewińską i wówczas Justynę Kowalczyk. Po chwili namysłu Otylię Jędrzejczak, Renatę Maurer. I na tym się ta lista kończyła. W ogóle zupełna pustka, pustka w głowie. I pomyślałam, że kurczę, to jest temat. Przecież no, jakby nie wiemy zbyt wiele o tych kobietach. Zaczęłam szukać też informacji najszybciej, wpisując nazwiska w Google Olimpijki. I też tam tych informacji nie było dużo. To były jakieś takie bardzo oczywiste, bardzo techniczne, można powiedzieć, biogramy. Kiedy myślimy o zawodach olimpijskich, o zawodach sportowych, to wydaje nam się w miarę oczywiste. Natomiast już we wstępie swojej książki piszesz, że olimpiada dla kobiet w ogóle nie. I właściwie cały czas nie osiągnęliśmy do tego momentu, kiedy panowałby względny parytet pomiędzy zawodnikami a zawodnikami, nie wspominając już w ogóle o kadrze trenerskiej. Powiedz może o tym, bo to było dla mnie bardzo szokujące, jakby w ogóle to początkowo kobiet, naprawdę bardzo długa, skomplikowana droga do tego, żeby w tych zawodach w ogóle brać udział. Tak, to też dla mnie było duże zaskoczenie, bo jakby zaczynając pracę nad tą książką, niewiele wiedziałam o sporcie i też tym sportem się szczególnie nie interesowałam. Więc to było takie no, zapełnianie czystej kartki, zbieranie materiałów. No i informacje takie najbardziej szokujące chyba było dla mnie to, że dopiero na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku kobiety mogły startować w tej samej liczbie dyscyplin co mężczyźni. W Rio de Janeiro na ostatnich Igrzyskach trenerki, to o czym wspominałaś, stanowiły zaledwie 10% osób, które przyjechały z zawodnikami na zawody. Natomiast to jest też tak, że przez lata, przez bardzo wiele lat kobiety nie były dopuszczane do wielu zawodów, nie pozwalano im biegać na dystans dłuższy niż 100 metrów w ogóle. Potem weszło 200 metrów, 400 metrów w latach 60. Jakiś czas temu, już po publikacji książki, rozmawiałam z trenerem między innymi Ireny Szewińskiej i Ewy Kłobukowskiej, który jakby taki bardzo światły człowiek, pan niemalże 90-letni, który mówił, że on sobie nie wyobrażał, to dla niego było niewyobrażalne, żeby kobieta przebiegła maraton. Jakby to był zupełnie inny jakby mindset w tamtym czasie dotyczący tego, co może kobieta i do czego jej ciało tak w takim też kontekście sportu jest zdolne.
Tutaj w Twojej książce nie znajdziemy wszystkich polskich zawodniczek olimpijskich. Powiedz, jaki był klucz doboru? Bo mamy tutaj każdy rozdział, to jest jakby oddzielna historia poświęcona albo pojedynczej zawodniczce, albo zawodniczkom, które startowały razem bądź drużynowo. Jak wybrałaś te bohaterki? Klucz doboru był bardzo prosty i bardzo brutalny tak naprawdę. To znaczy ja założyłam, że chcę z każdą moją bohaterką porozmawiać, że nie chciałabym bazować tak do końca na materiałach źródłowych, które są dostępne, bo one, tak jak wspomniałam, są takimi często bardzo punktowymi informacjami, to znaczy jakieś konkretne informacje z życiorysu. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby te wspomnienia usłyszeć, dopytać no i być blisko moich rozmówczyń, zrozumieć je, jakby zapytać o to, co mnie interesowało, a interesował mnie nie tylko sport, ale też cała otoczka. Ja jakby zbierając materiały do książki byłam w ciąży, więc dla mnie wtedy ważnym pytaniem było to, co w ogóle ciąża, mówiąc kolokwialnie, robi sportsmenką, na ile zmienia to życie tak nieodwołalnie, na przykład sportowe. Pytałam o różne decyzje, przed którymi bohaterki stawały, więc jakby to był klucz, natomiast znalazła się tam jedna osoba, a mianowicie właściwie dwie, Stanisława Walasiewicz, to jest nieżyjąca bohaterka, Ewa Kłobukowska, z którą nie udało mi się porozmawiać, ponieważ od lat 70. nie rozmawia z dziennikarzami. I tutaj też to już może powiem, że jakby ja się długo zastanawiałam, czy bardzo się do tej bohaterki dobijać i czy bardzo za nią chodzić. Natomiast w pewnym momencie uznałam, to taka trochę, trochę taka decyzja odpowiedzialności reporterskiej. To znaczy, że ja w pewnym momencie uznałam, że jeśli ona nie chce z nikim rozmawiać, mówi to wyraźnie i słyszę od kilku osób już, no niech pani da Ewie spokój, to jakby ja nie mam prawa wchodzić z butami w jej życie i jakby zmuszać ją do tego, żeby wracała do wspomnień, od których przez lata ucieka i, no, i które są po prostu straszne. I jakby nie mam zupełnie do tego prawa. A jaka była cezura? No bo wiadomo, że część jakby jest poświęcona tym starszym zawodniczkom, z którymi, tak jak mówisz, udało się jeszcze porozmawiać. Natomiast w którym momencie zdecydowałaś, że to już są sportsmenki nowej epoki, że ich do książki nie będzie? Właściwie 80. rok, to znaczy Igrzyska Olimpijskie w Moskwie. W 84. roku na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles polscy sportowcy nie polecieli z uwagi na sytuację polityczną. Ale nie ukrywam też, że zbierałam materiał i zależało mi na jeszcze jednej rozmówczyni, na kajakarce. Natomiast no też ta książka musiała powstać. Ja pracowałam nad nią przez 4 lata i tutaj była taka cezura czasowa, że jakby zależało nam na tym, żeby materiał już powstał. Dobrze, to gdybyś miała powiedzieć tak bardzo roboczo, na potrzeby tego spotkania oczywiście, co łączy bohaterów wszystkich rozmów? Tego, że zapisało się teoretycznie w historii polskiego sportu jako medalistów, to też nie, właśnie tak jak ta pamięć o nich ale nie jest taka oczywista. Właśnie ja bym powiedziała dość przewrotnie, że łączy je zapomnienie w dużym stopniu. Bo z tych, jakby z moich bohaterek właściwie Irena Szewińska jest taką osobą jedyną, która, jakby której życie sportowe trwało długo bardzo i która jest, no, jest ikoną światowego sportu, więc ona nie mogła zostać zapomniana. Pozostałe panie zostały w większości przypadków zupełnie, zupełnie zapomniane. To, co jeszcze łączy, to na pewno bardzo duża siła, ale taka siła charakteru i siła woli i potrzeba walki o marzenia. O to, żeby to nie była do końca potrzeba udowadniania czegokolwiek komukolwiek, tylko potrzeba robienia tego, co czują, co kochają i co, na czym im zależy tak naprawdę. Jeżeli miałybyśmy znaleźć wspólny mianownik, no bo wiadomo, że jakby tutaj specyfika każdej dyscypliny była odrobinę inna, ale z jakimi zmaganiami musiały się zmagać polskie sportowczynie w PRL-u? Tak jak zauważyłam, czytając książkę, to bardzo często były dziewczyny z biednych rodzin, właściwie bez tradycji sportowych, dla których sport był
czymś przypadkowym. Tam bardzo często chyba powtarza się taka historia, że po prostu idą razem z klasą, na zajęciach z WF-u, tam się trafia kajak, trafia się i one, żeby wyładować tą energię, zaczynają trenować. Tak, zaczynają trenować. Może nim o tych przeciwnościach, z którymi się mierzą, to też wielokrotnie to padało w moich rozmowach, że PRL i ten socjalizm dawał taką możliwość w ogóle trenowania bez zaplecza finansowego, bo tego zaplecza właściwie nikt nie miał, kluby go nie miały. Ten szczególnie kobiecy sport był bardzo niedofinansowany, ale była duża otwartość na wejście do sportu i na próbowanie, bo ten sport był i w zakładach pracy, i w szkołach, i były otwarte boiska, jakieś i na wsi, i w mieście, więc jakby tutaj bardzo, bardzo na ten sport stawiano. Natomiast w momencie, kiedy już chciano go uprawiać na takim wysokim poziomie, na poziomie profesjonalnym, no to pojawiały się schody, bardzo, bardzo różne. No w przypadku kobiet było ich, tych schodów, do pokonania więcej niż musieli ich przejść mężczyźni. Chociażby to, że nie było trenerów specjalizujących się w trenowaniu kobiet, że ten sport kobiecy był jeszcze bardziej niedofinansowany niż męski, że no nie było butów chociażby. Lekkoatletki nie miały butów. Odziedziczenie butów po starszej koleżance to był taki pokazanie, że dana zawodniczka jest doceniona. Nie było strojów. Panczynistki wspominały o tym, że dogrzewały się gazetami, które wkładały pod ubrania na treningach, żeby ich nie przewiało, mówiąc kolokwialnie, bo ta gazeta chroniła. No więc ten brak jakiejkolwiek infrastruktury tak naprawdę. Jest w książce też takie zdjęcie z lat 70. już, gdzie trenuje Irena Szewińska wtedy ze swoim mężem, już który był jej trenerem. I proszę zobaczyć, na jakim materacu ona trenuje. To jest jakiś taki obdarty, okropny, po prostu rozpadający się materac, na którym trenuje najlepsza zawodniczka świata. Tak, no bardzo ciekawy jest ten też fragment, w którym pisze, że wielkim świętem był dar od firmy Adidas, która ofiarowała socjalistycznym sportowczyniom buty. I to właśnie był gigantyczny przełom, no bo czegoś takiego nie było. Tak, tak. No wcześniej trenowano w pepegach. To są no, buty, których ja nie pamiętam i nie znam, ale to wielokrotnie też panie mówiły, że szczególnie siatkarki, że właściwie po jednym treningu spody tych butów były w zasadzie zdarte. I trening no, był bardzo nieprzyjemny i też łatwiej było kontuzję w takich warunkach, po prostu trenując w nieodpowiednim obuwiu. Też jeszcze, jeśli chodzi o te buty, to też nie wiem, czy powszechnie się zwraca uwagę na zdjęcie na okładce, gdzie to jest tak. Sztafeta 4x100 metrów i każda z zawodniczek no, ma inne buty, więc to nie było wyposażenie, takie świetne wyposażenie drużyny sportowej. Tak, przy czym te buty wyglądają jak takie standardowe tenisówki, które teraz nosimy na miasto. Nie na WF, tak, albo na WF. Specjalistycznym sportowym. Natomiast właśnie wspomniałaś o tym, że sport kobiecy był tak jakby bardzo chętny w stosunku do sportu męskiego. Trenerzy zajmowali się trenowaniem mężczyzn. Pojawia się tam też historia chyba a propos drużyny Tatarek, która nie miała swoich makarzy sportowych. Czekała w kolejce, jak makarzy mogli makować zawodników płci męskiej, to ewentualnie też się tam sportowali. Czy trafiłaś na jakieś wyjaśnienie tego, dlaczego właśnie w kobiety nie inwestowano, mimo tych wspaniałych wyników, które one osiągały? Wiesz, to nie inwestowano dlatego, że tego sportu kobiecego, to trochę o czym mówiłyśmy na początku, że go było po prostu mało. I też kobiety nie garnęły się tak do końca do sportu. Chociażby kajakarki, no pani Daniela Walkowiak mówiła, że ona musiała podkreślać swoją urodę i udowadniać to, że ona trenując kajaki nadal jest kobietą, że nie wyrosną jej nagle jakieś straszne ramiona. Wręcz w prasie sportowej, to też jest kuriozalne, że prasa sportowa oprócz oczywiście doceniania zawodniczek pisała też takie teksty, w których udowadniała, że te zawodniczki nadal są kobiece i są piękne i że ten sport jakby niczego im nie ujmuje. Sprawia, że nadal gotują i w ogóle jakby pozostają tą matką Polką. Więc... No tak, tam się też w którymś momencie pojawia bardzo kuriozalny zestaw, który na konferencji prasowej po zdobyciu medalu dostaje Irena Szewińska właśnie o jej rodzinę, o to, z kim zostawiła dziecko.
Chyba Czy akurat kupuje mięso spod lady? w tej kwestii się dużo nie zmieniło, jeżeli chodzi o przejęcie rodzinami, które kobiety odnoszące sukces pozytywnie. Natomiast jakby bariery pojawiały się te kobiety, pojawiały się na rozpoczęciu kariery, wielu rodziców też, to były bardzo młode dziewczyny, wielu rodziców, tak jak piszesz, nie bardzo paliło się do wypuszczania nieznane, do miasta, znajdowały się ośrodki treningowe. No i trzeba było też córki pod opiekę obcego męskiego trenera. Jak wyglądał, ale też trudno chyba był dla nich koniec kariery, prawda? Wydaje mi się, że tutaj też pojawia się taki motyw, że wiele z nich podchodzi, bo na przykład czas założyć rodzinę, ale niekoniecznie splata się to z tym nasyceniem sportowymi sukcesami. A to w ogóle było bardzo różnorodne i różniło się w zależności od bohaterek. Ponieważ były takie bohaterki, na przykład pani Helena Pilejczyk, która właściwie nie odpuszczała do końca. Jeszcze w latach 90. nawet, mając 70 lat, w dalszym ciągu startowała w zawodach i trenowała, ponieważ mówiła, że sportowcem się jest. I dla niej nie było ważne zdobycie medalu, czy też wywalczenie tych medali. Oczywiście było ważne, ale jakby to nie oznaczało dla niej końca kariery i nie wieńczyło tej kariery. Natomiast były takie zawodniczki, które mając świadomość, że zdobyły medal, gdzieś też albo ulegając no decydowały się na dziecko i ta kariera w zasadzie się potem kończyła. To też myślę, że to jest taki problem, z którym, to znaczy, że w momencie, kiedy zawodniczki zachodziły w ciążę, rodziły dzieci, mówiły, że nawet jeśli miały opiekę dla tego dziecka, nawet jeśli to dziecko zostało z babcią najczęściej, babcią i ojcem w takiej kolejności właśnie, to one nie miały czystej głowy do trenowania, to znaczy cały czas myślały o tym dziecku, zastanawiały się, czy dziecko jest bezpieczne, co się dzieje, nie było prostego sposobu skomunikowania się z rodziną, no i to już nie były warunki odpowiednie do treningu po prostu. Już zaczęłyśmy trochę o tym mówić, ale powiedz o tym, jak te kobiety, które uprawiały sport, które odnosiły sukcesy w sporcie, były przedstawiane jakby nie tylko o, wróciłaś, bo mieliśmy chyba zanik. Jak były przedstawiane w ówczesnych mediach? Wiadomo, no nie były tak jak media dzisiejsze, ale czy one były bohaterkami prasy sportowej, to już powiedziałaś, ale czy na przykład pojawiały się w gazetach kobiecych, w audycjach radiowych? Jak wyglądała medialna kariera tej zawodniczki? Rzadziej pojawiały się w audycjach, to znaczy bardzo często władza lubiła się grzać po prostu w cieniu sukcesów sportowych, to też mam wrażenie, że się nie zmieniło. I zarówno kobiety, jak i mężczyźni byli zapraszani na przykład do Prezydium Rady Ministrów, wręczano im okolicznościowego goździka i list gratulacyjny. I zdjęcia tutaj z premierem, chociażby Tyrankiewiczem, obiegały szeroko prasę. Z takich spotkań też były relacje radiowe najczęściej jeszcze wtedy. Natomiast były znane w swoich miastach oczywiście przez jakiś czas, ale to nie był ten poziom sławy jak dziś. Choć po powrocie z Igrzysk Olimpijskich na przykład czekał, no na większość moich bohaterek czekał tłum w momencie, kiedy wjeżdżały pociągiem do swojego rodzinnego miasta. To były po prostu olbrzymie, olbrzymie tłumy kibiców, którzy witali zawodniczki. No i też zdarzały się takie objazdy po zakładach pracy. To znów władza, jakby grzejąc się, podpinając się pod sportowców, prezentowała ich jako owoc swoich działań, te sukcesy sportowe. Bardzo trudno momentami, ten wątek też się pojawia właściwie we wszystkich twoich relacjach. Trudna była sytuacja materialna tych bohaterek, ponieważ uprawianie sportu olimpijskiego wiązało się z tym, że sportu nie dało było czerpać finansowych korzyści, to być amatorów. I to wydaje się bardzo ciężką sytuacją w przypadku kobiet, które rzeczywiście poświęciły
absolutnie całą młodość treningom, odniosły ogromne sukcesy, a na koniec zostały z kontuzjami i z bardzo niewielkimi środkami do życia. To jest chyba też kwestia, która właśnie brak emerytury, nieregularnie wypłacane stypendia, świadczenia albo chociażby wypłaty za medale olimpijskie. Bohaterki radziły sobie. Ta sytuacja tak naprawdę trudna dotyczyła wielu sportowców, i kobiet, i mężczyzn, ponieważ, tak jak wspomniałaś, sportowcy musieli być amatorami, to znaczy nie mogli, może nie tak, musieli pracować zawodowo, nie mogli zawodowo zajmować się sportem i czerpać z tego korzyści finansowych, więc najczęściej pracowali, natomiast byli zatrudnieni, może tak, byli zatrudnieni w państwowych zakładach pracy, bo tylko takie w zasadzie były, natomiast przebywali na urlopach bezpłatnych, które nie były wliczane do podstawy do emerytury. Część z pań, na przykład siatkarki Wisły Kraków, dopiero jakby starając się o emeryturę, jedna z pań mówiła, że dowiedziała się, że była zatrudniona jako przewodnik psa policyjnego, gdzie no, w życiu tego psa nie widziała. Inna pani była zatrudniona jako pani sprzątająca. Więc to były zupełnie fiktywne etaty, mogły w tym czasie trenować, ale właśnie po tym, jak kończyły karierę, rodziły dzieci, znów czas macierzyński, wychowawczy, nieliczone do emerytury, i też to świadczenie było też często niższe niż w przypadku mężczyzn. Natomiast już w XXI wieku udało się wywalczyć, zresztą kobiecie również, tak zwane stypendium olimpijskie. I od tego czasu zawodnicy i zawodniczki otrzymują comiesięczne świadczenia właśnie które ma status stypendium, i to wszystkie panie bez wyjątku powtarzały, że to jest bardzo, bardzo duży zastrzyk energii energii do życia wynikającej z tego, że mają po prostu spokojną głowę od strony finansowej. Ale jak to wygląda? To jest stypendium, które dostają osoby, które zdobyły medale na olimpiadzie, były w reprezentacji olimpijskiej? Zdobyły medal na Igrzyskach Olimpijskich. I to jest świadczenie comiesięczne, wypłacane w zasadzie jak emerytura. Natomiast co ciekawe, nie otrzymują go trenerzy, którzy na ten sukces też razem z zawodnikami pracowali. Właśnie tam jest jeszcze jeden taki dramatyczny aspekt opowieści twoich bohaterek. Te postaci pojawiają się na marginesie, ale jednak tam są i zwróciłam na to uwagę. Są to ich koleżanki, które na skutek albo kontuzji, albo rozmaitych machinacji działały bardzo blisko tego medalu, ale w ostatnim nie weszły do drużyny albo przegrały jakieś finałowe eliminacje, i to jest właśnie bardzo, bardzo smutne, że jakby tyle pracy, natomiast sukcesu na koniec. No tak, bo ten medal często, i tak jest nadal, że on często zależy od w dużym stopniu. Oczywiście tam jest ciężka praca, ale może się zdarzyć, tak jak to było w przypadku kajakarek, że zawodniczka upadła pod prysznicem i na 10 dni przed finałem olimpijskim rozcięła sobie swoją drogą o gwóźdź wystający z drewnianego prysznica na zgrupowaniu dłoń w tym miejscu, gdzie ma trzymać wiosło. Siatkarki na przykład, wspomniane już, dwie zawodniczki nie poleciały na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, bo w ich imieniu polecieli działacze. Tokio to była bardzo, no bardzo to był prestiżowy kierunek w 1964 roku, gdzie no w zasadzie nie było polskich turystów, którzy wyjeżdżali za granicę. No i o te dwa miejsca, znaczy uznano, że wystarczy, że pojedzie 10 dziewcząt, przecież i tak gra 6 siatkarek, ta druga zapasowa szóstka jest zupełnie zbędna. Powiedz, czy rozmawiając ze swoimi bohaterkami, właściwie jak one myślą o swoich karierach? Czy pojawiała się jakaś wspólna narracja? Czy mają na przykład poczucie, że, no jakby oczywiście, że ten PRL-u na tak bazowych warunkach wiele straciły w porównaniu z dzisiejszymi zawodnikami? Jakieś wrażenie, na przykład były infantylizowane jako zawodniczki, że traciły ze względu na to, że były kobietami. Jak to wygląda? Jak one widzą to, co się dzieje? Często czują złość po prostu na jakieś konkretne sytuacje. I to też jest taka złość, która przez lata nie została wypowiedziana, bo nikt o to nie pytał, nikt się tym nie interesował, nie było na to przestrzeni.
prasa hołubiła za sukces, natomiast w przypadku jakiejkolwiek porażki, kiedy powinęła się noga, szybko zawodniczce zapominano bądź też wytykano jej te błędy. Natomiast bardzo często było tak, że te porażki nie wynikały z przesłanek obiektywnych, ale na przykład z tego, co robili działacze, że w ostatniej chwili zmieniano zdanie. Opowiem tylko może króciutko jedną z takich sytuacji, też żeby Państwu przybliżyć w ogóle no, skalę tych zjawisk. To znaczy pani Daniela Walkowiak, kajakarka, która chociażby podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, to były już jej trzecie Igrzyska Olimpijskie, w których brała udział, dosłownie na Igrzyskach 2 dni przed startem dowiedziała się, że płynie w dwójce w kajaku ze swoją koleżanką, z którą nigdy wcześniej w kajaku nie siedziała. Nigdy razem te zawodniczki nie wysuwały, one nie miały szans w ogóle na to, żeby jakkolwiek popłynąć. Udało im się dostać do finału. To było tak, że pani Daniela miała płynąć tylko w jeden. Działacze zafundowali jej 2 starty jednego dnia, potem eliminacje, kolejne eliminacje, więc jakby z perspektywy czasu mówi, że powinna była wtedy powiedzieć basta, płyńcie sami. Natomiast oceniać pewne rzeczy po latach pewnie. Z byciem kobietą w świecie ówczesnego sportu, zresztą do pewnego stopnia też dzisiejszego sportu, ale nie w tak upokarzający i ewidentny sposób, wiąże się kwestia, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, dopóki czytałam książkę, a mianowicie test na kobiecość, którym zawodniczki były poddawane. I przyznam, że to był dla mnie absolutnie szokujący aspekt. Mam wrażenie, że o tym mówi się zupełnie niewystarczająco i że to nie jest w ogóle jakaś powszechna wiedza. I bardzo bym chciała, żebyś opowiedziała parę słów o tym, jak to wyglądało, skąd to się wzięło i jakie miało konsekwencje, bo prowadziło to jednak do wielu ludzkich tragedii, chociażby historia Ewy, o której wspomniałaś na początku. Tak, to znaczy, może nawiązując do tego, co powiedziałaś, to pierwszy raz, kiedy trafiłam na tą historię, za chwilę o niej powiem ze szczegółami, jakby ja też nie wierzyłam w to, że tak wyglądało to testowanie kobiecości, no bo przeczytałam to w internecie. W internecie można wszystko przeczytać. I XIX-wieczny horror, trudno uwierzyć, że to się działo naprawdę w XX wieku, po wojnie, jednak w cywilizowanych krajach i w Olimpiady, prawda? I na mistrzostwach, to były mistrzostwa Europy, lekkoatletyczne akurat, ale jakby stwierdziłam, że no, nie napiszę o tym, dopóki nie znajdę kogoś, kto brał, jakby był uczestniczył w tym zawodniczki i no jakby udało mi się to potwierdzić, co w ogóle ta rozmowa była też strasznie trudna, myślę, dla mnie i dla pani opowiadającej. Natomiast zaczynając od początku, to było tak, że w ogóle już starożytne Igrzyska Olimpijskie to były igrzyska, w których brali udział tylko mężczyźni. Oni startowali bez ubrań, nago, właśnie po to, żeby no, przypadkiem jakiejś kobiecie nie przyszło do głowy wystartować. Kobiety nie mogły wówczas nawet zasiadać na widowni. Potem pierwsze igrzyska kobiety mogły zasiadać na widowni, powoli pozwolono im startować. Natomiast pojawiały się takie sytuacje, gdzie wydawało się, że startują mężczyźni udający, jak wtedy sądzono kobiety, żeby zwyciężyć, bo tak duża była tutaj potrzeba zwycięstwa. Więc wymagano takiego zaświadczenia od lekarza. Po prostu miał startujący z kobietą. I tak było bardzo długo, w zasadzie do lat 60. W latach 60. pojawiły się testy płci, które zawodniczki nazywały po prostu oglądactwem. One przybierały różną formę, taką mniej hardkorową i bardziej hardkorową. Może zaczniemy od tego wydania mniej hardkorowego. Polegało na tym, że zawodniczki musiały rozebrać się do naga, jeśli chciały, mogły zostać w butach i stanąć przed komisją złożoną głównie z mężczyzn. Wśród nich, co ciekawe, było bardzo niewielu lekarzy, a jeśli to byli lekarze, to byli to lekarze ekip olimpijskich, więc no, nie ginekolodzy. No i to męskie grono po prostu wizualnie oceniało, czy ma przed sobą kobietę. Tym testom poddawano także matki.
No, możemy sobie jedynie wyobrazić, co wtedy czuły zawodniczki, jak się czuły startując, stając później na, w blokach startowych chociażby lekkoatletki. Natomiast taka wersja bardziej hardkorowa polegała na tym, że zawodniczki musiały się rozebrać, położyć na fotelu ginekologicznym i mężczyźni, jak to opowiadała właśnie jedna z pań, która uczestniczyła w tym procederze, krążyli dookoła i patrzyli. I ja rozmawiałam z lekkoatletką, która wtedy zaczynała swoją karierę i mówiła, że po tym wydarzeniu zawodniczki właściwie nie rozmawiały między sobą o tym, co się stało. Wróciły do pokoju, jakby to była wiedza powszechna, że tak to wygląda, ponieważ na te testy kazali im przyjść działacze, jakby powiedziano im, że mają się stawić w pokoju i to jest procedura, której muszą się poddać, jeśli chcą wystartować. No niezwykle upokarzająca. To też no, często bardzo, tak jak wspomniałaś, bardzo młode dziewczyny, 19-letnie, które być może nigdy wcześniej nie były nawet u ginekologa. I tutaj nagle jakieś stado mężczyzn, które je ogląda. No a później stwierdzono, że to jest jednak forma, no być może w pewnym sensie uwłaczająca, więc wymyślono testy oparte na chromosomach, za którymi też stała wielka polityka, ponieważ te testy miały tak naprawdę na celu wyeliminowanie pewnych zawodniczek, głównie zawodniczek polskich, ponieważ no, były dwie totalnie fenomenalne dziewczyny, Kubukowska, które nazywano duetem KK. I było wiadomo, że jeśli startuje Irena i Ewa w biegu na 100 i na 200 metrów, to jedna z nich zdobędzie złoto, druga srebrny medal. No i zawodniczki pozostałe mogą się bić o trzecie miejsce i dalsze. I raz na jakiś czas odbywały się tak zwany Puchar Europy, coś czego teraz nie ma. To znaczy rywalizowały między sobą kraje, które wystawiały najlepszych zawodników z danych dyscyplin. W Polsce polskie lekkoatletki na 100 metrów miała biec Ewa Kłobukowska, na 200 Irena Szewińska. Te zawody miały przypadać na czas rocznicy rewolucji październikowej w ZSRR, więc bardzo Związkowi Radzieckiemu zależało na tym, żeby Polki przegrały, to znaczy, żeby Związek Radziecki zwyciężył. I przeprowadzono testy chromosomów, to znaczy pobierając wymaz, ślinę zewnętrzne wielu zawodniczek, między innymi Ewy Kubukowskiej. I na podstawie tych testów stwierdzono, że układ chromosomów, który posiada zawodniczka, jakby jest niezgodny z układem, który posiada zgodny z układem męskim. Po prostu jest niezgodny z tym, które kobieta. I ten sposób testowania płci został od lat 60. wprowadzony jako obowiązujący. On obowiązywał do lat 90., po czym w latach 90. uznano, o tym nie przesądza. W ten sposób Ewę Kłobukowską muszą wówczas biegaczkę, zawodniczkę na dystansie 100 metrów ze sportu bardzo brutalnie wyeliminowano. Właściwie no, wysyłając taką informację w świat, że to nie jest kobieta, to jest mężczyzna, który udawał, że jest kobietą i startował, zdobywał medale. Też wszystkie rekordy jej odebrano i medale. Jakby wiemy, jaka to jest niesamowita trauma dla Ewy Kłobukowskiej, która, tak jak wspomniałaś, nie rozmawia z reporterami, z reporterkami i właściwie zniknęła absolutnie z życia publicznego. Natomiast zastanawiałam się, czy obiektywnie wspominałaś o tym, że trudno by było w jakikolwiek sposób zobaczyć te wyniki badań. Czy obiektywnie byłaby jakaś szansa jej rehabilitacji, gdyby powiedzmy taka idea powstała? Czy jest to niemożliwe i te decyzje komitetu są nieodwracalne? Jest taka szansa. Ja pisałam w tej sprawie do IAAF-u, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. I jakby oficjalne informacje, które uzyskałam, są takie, że ta rehabilitacja jest w pełni możliwa, natomiast musiałaby o nią wystąpić albo osobiście Ewa Kłobukowska,
albo osoba przez nią w sposób prawny upoważniona. No, ponieważ, no, tak jak mówiłam, od lat 90. wiadomo, że ten weryfikacji kobiecości, no, nie miał zupełnie racji bytu i wydawało się wtedy, że dobrze, ale no, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Co ciekawe, teraz jakby w dalszym ciągu ta weryfikacja jest i ona jest też też taka, no, wydaje się być podejrzana, ponieważ ta kobiecość, co ciekawe, jest weryfikowana w biegach na 400 i 800 metrów, w których niepokonana jest Caster Semenya. I no, na 200 metrów już nie ma tych, na przykład nie musi zawodniczka spełniać takich warunków, jak musi spełniać na 400 i 800 metrów. I teraz ta weryfikacja odbywa się na podstawie poziomu testosteronu, który naturalnie występuje we krwi. Jeśli on jest wyższy niż 7 nanomoli, bodajże na milimetr, to zawodniczka musi ten poziom sztucznie, hormonalnie zbić po prostu, żeby móc startować. Dodajmy też o ważnym szczególe, o którym wspominasz w swojej książce, że nikt nie testuje mężczyzn na to, czy są wystarczająco męscy i czy ich poziomy testosteronu zgadzają się z jakąś skalą, ponieważ dla mężczyzn nikt takiej skali nawet nie wymyślił. I tak, jakby, tak. I to jest ewidentne. Tak, dla mnie też to jest kwestia na przykład Michaela Phelpsa, który, no, jest niepokonany. On był bodajże ich, no i nikt tego nie kwestionuje, musi mieć jakieś nadludzkie moce, że żaden inny mężczyzna nie może z nim wygrać. No więc pytanie, jakie są te moce i czy one są na pewno przynależne mężczyznom. Dokładnie. Wspomniałaś już o tym, natomiast to też jest bardzo ciekawy aspekt twojej książki, że Igrzyska Olimpijskie, jakby zawody sportowe oczywiście też, no ale olimpiadzie przyświeca szczególnie szlachetna ideologia, że w momencie, kiedy odbywają się igrzyska, wszystkie spory cichną, nie ma podziału na kraje, zawodnicy są olimpijską wioską, nie powinny się oczywiście wtedy toczyć wojny. Natomiast z twojej książki, opowieści zawodników i olimpijek, bardzo ewidentnie wynika, że ta polityka była na olimpiadzie obecna od zawsze, w rozmaite sposoby. I przykładem czegoś takiego na przykład były Igrzyska w Meksyku, czy sytuacja, która wywiązała się pomiędzy polskimi a czechosłowackimi siatkarkami w roku 1968. Chwileczkę, bo mamy tutaj jedną kwestię techniczną. Nasi uczestnicy komentują, że troszkę się rwie. Czy mogłabyś spróbować się może odrobinkę przesunąć? Dobrze, ja się przesunę, żeby złapać lepszy zasięg. Zobaczę tutaj. Okej, wydaje się, że ten zasięg jest dobry. Tak. Teraz jest chyba lepiej. Także porozmawiajmy chwilkę o tym. Właśnie ten sport olimpijski z założenia bardzo szlachetny, ale tak jak mówimy, bardzo wykluczający, jeżeli chodzi o kobiety, był także, no, umoczony w politykę. Był w pewnym sensie też takim narzędziem walki politycznej, ponieważ w to 60. jest czas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, nie przyjechał. Teraz nie wiem, sytuacja z zasięgiem zrobiła się jeszcze gorsza. Aniu, musimy się jeszcze troszkę przesunąć, musimy spróbować ten zasięg dopracować, bo w tej chwili zupełnie nam tutaj zamarzła się na ekranie i nie słyszymy, co mówisz. Dobrze, dobrze, to spróbuj. A czy teraz jest lepiej? Czy teraz coś zaczyna działać? Czy coś zaczyna działać? Tak. Czy już internet w rewie się skończył? Wykorzystał cały internet na to spotkanie. Tak. Nie, teraz jest lepiej, więc nie wiem, ile Państwo słyszeli z tej odpowiedzi. Ja słyszałam słowo Moskwa, więc może powtórzmy jeszcze raz ten wątek. Okej. Okay. Teraz będzie nas słychać lepiej. Dobrze, dobrze. Ja sobie jeszcze tutaj sprawdzam. Okej, okay. Wydaje się, że ten zasięg jest lepszy. Nie wiem, jak to wygląda u Państwa, ale u mnie zupełnie transmisja z rewy się zatrzymała. Zaraz zobaczymy, czy uda się to jakoś rozwiązać. Mamy tutaj małą naradę techniczną.
Jeżeli zasięgu w tej chwili nie uda się odzyskać, to będziemy próbowali rozwiązać ten problem, natomiast Państwo będziecie skazani na mnie czytającą fragmenty olimpijek, które sobie dzisiaj starannie wybrałam. Zobaczymy, jak to wygląda. Bo tutaj mamy w tej chwili zupełnie zawieszoną transmisję. Prosimy jeszcze o chwileczkę cierpliwości. Dobrze, dostałam powiadomienie, że problemy techniczne się przeciągają, więc przeczytam Państwu fragment książki. Jest to relacja Danieli Walkowiak-Pileckiej, zawodniczki. Przepraszam, już sobie znajduję. Zdobywczyni pierwszego medalu olimpijskiego w kajakarstwie dla Polski w roku 1960 na Olimpiadzie w Rzymie. Kiedy jeździliśmy do Bułgarii, nie było czego podziwiać. W Australii nie widzieliśmy na co patrzeć, podkreśla Daniela Walkowiak-Pilecka. Tę odmienność widziało się wszędzie. Nowością była także obfitość jedzenia. Stołówka w wiosce olimpijskiej działała na zasadzie stołu szwedzkiego. Oferowała potrawy kuchni śródziemnomorskiej, azjatyckiej i innych. Były soki i owoce, można się było najeść do syta. A to duży luksus. Polscy sportowcy, nie tylko kajakarze, jedzą bowiem byle jak, a nierzadko są głodni. Przydziały żywności, które otrzymują na kartki, są niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania ich organizmów. Pełne brzuchy mają w zasadzie jedynie podczas zgrupowania kadry. Na olimpiadach jedzą więc i tyją. A każdy dodatkowy kilogram ma znaczenie podczas startów. Sprawa jest na tyle poważna, że na wyjazdach trenerzy starają się kontrolować wagę zawodników. Choć nie wszyscy. Trener jest tylko człowiekiem, który rozumie, że jeśli jest okazja, by dobrze zjeść, warto z niej skorzystać. Nie przestrzegano zasady ścisłej kontroli wagi ciała zawodników, jak to jest przyjęte przed większymi zawodami. Nie wolno było dopuścić do tego. Przepraszam, uwaga do Ani. Aniu, jeżeli się uda, to wyjdź i wejdź jeszcze raz, bo cały czas nie mamy z tobą kontaktu, a ja wracam do lektury. Nie wolno było dopuścić do tego, żeby zawodnicy z uwagi na dobre jedzenie, jakie im podawano przed olimpiadą, zajadali się w dowolnych ilościach. Utycie spowodowane dobrym jedzeniem może obciążyć tak samo łódź, jak gdyby włożyło się w nią ciężary o wadze około 1 do 2,5 kg. Pomimo moich ostrzeżeń i w tym wypadku nie zwrócono na to uwagi. Kontrolę wagi ciała pozostawiono zawodnikom, w związku z czym prawie każdy z nich wyjeżdżał z Tokio ze zwiększoną wagą. Pisał po Igrzyskach Olimpijskich Tokio rozgrywanych w 1964 roku Józef Bajoti, węgierski trener kajakarstwa pracujący w polskiej kadrze. 8 lat wcześniej w Melbourne jedzenie było jeszcze bardziej łakomym kąskiem. Mamy także tutaj ciekawostkę, tak samo atrakcyjne jak jedzenie, była dla zawodników, widzów i komentatorów sportowych pierwsza tablica, która wyświetlała wyniki na stadionie. To była absolutna nowość. W kilka minut po każdej konkurencji można było przeczytać na niej nazwiska i wyniki zwycięzców. Zapalały się kolejno złociste lampeczki, jakby niewidzialna ręka pisała światłem na oczach patrzących, relacjonował Bogdan Tomaszewski. Ponieważ nadal... O, jestem. O, witamy z powrotem. Ja tutaj pozabawiałam uczestników lekturą. Słyszysz nas? Tak. Tak, słyszę was i też słyszałam ciebie wcześniej, natomiast internet już nie pozwolił na przekazanie obrazu. Jasne. Witamy z powrotem po pytanie i wracamy po fragmencie o obżerających się sportowcach i sportowczyniach. Wracamy do kwestii politycznych uwarunkowań olimpiad i zawodów sportowych. Mhm. Politycznych uwarunkowań, czyli to, czego nie udało się powiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich, między innymi w Moskwie, które odbyły się w 1980 roku i na które nie przyjechał cały świat zachodu i Stany Zjednoczone. Za 4 lata był odwet, to znaczy sytuacja, w której to kraje bloku wschodniego nie poleciały do Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście w tle była wielka polityka, ale musimy pamiętać, że dla sportowców, którzy przygotowują się do tego jednego dnia, tak naprawdę przez 4 lata, to były wielkie tragedie. I w przypadku chociażby wioślarek, o których piszę w książce, te igrzyska w Los Angeles miały być takim ukoronowaniem też ich kariery. Na igrzyskach w Moskwie w 80 roku wywalczyły medal olimpijski. Było bardzo duże prawdopodobieństwo, że powtórzą ten sukces w Los Angeles. No natomiast niemalże w ostatniej chwili dowiedziały się, że na igrzyska nie polecą. Ja myślę, że podobnie trudna jest czyli czas, kiedy olimpiadę odwołano z powodu COVID-u. Bo też podejrzewam, że za rok to rozdanie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ta forma zawodników. Teraz ostatnio widziałam, że na w lekkoatletyce pada bardzo dużo rekordów. Wynika to pewnie z tego, że zawodnicy szlifowali właśnie formę na Igrzyska Olimpijskie i teraz ten szczyt formy przypada. Tak, natomiast też trochę ten aspekt, o którym wspominałyśmy wcześniej, że z niezdobyciem medalu olimpijskiego wiązało się też bardzo dużo konsekwencji finansowych dla tych zawodników i zawodniczek, którzy wtedy po prostu, wiadomo, że dzisiaj są to kontrakty reklamowe, jest to zarabiania na różne sposoby, natomiast im wtedy ta emerytura sportowa ewidentnie przepadała. Tak, ta emerytura przepadała nie z ich, tak, tak, niezasłużenie. To znaczy wtedy, kiedy były Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, odbyło się takie spotkanie, powiedzmy, w Moskwie, gdzie zawodnicy rywalizowali z krajów bloku wschodniego. I z tego, co wiem, to te osoby, które tam zdobyły medale, ale tutaj nie wiem tego na 100%, nie chcę wprowadzić w błąd, wydaje mi się, że też tą emeryturę olimpijską otrzymały. Mhm. Wracając do twoich bohaterek, krótkie pytanie, ale to mnie też zainteresowało. W jaki sposób one o sobie mówią, jeżeli chodzi o feminatywy? Tutaj w jednym momencie pojawiła się forma skopka, którą posługuje się jedna z twoich bohaterek zajmująca się wyż. Natomiast czy one mówią o sportowcy, sportowczynie, czy w ogóle to jakoś omijają? Coś, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że część z tych pań mówi, ale proszę pamiętać, ja nie jestem feministką. Mhm. I to są takie zdania, które są... No dla mnie to było bardzo bolesne. Jakby ja też nie chciałam wchodzić w taką dyskusję światopoglądową, bo trochę nie taka była moja rola w czasie tych rozmów. No natomiast jakby to pokazuje trochę, w którym kierunku... Taka powszechna wiedza i powszechny język zmigrował. To znaczy feministka nadal przez takie starsze osoby jest postrzegana jako zło, bo ona mówi, no ale proszę pamiętać, jestem taka kobieta i w ogóle nie, żadna feministka ze mnie. Natomiast no te kobiety na Boga są feministkami. To, co one robiły, to jest niemalże walka na barykadach. Natomiast co ciekawe, jedna z pań, właśnie pani Jóźwiekowska, czyli ta od skoczki, też użyła bardzo fajnego słowa na określenie sportsmenki, no bo sportsmenka znowu ma ten męski człon, tak. Sportsmenka, sportówka. Sportówka i ponoć w PRL-u właśnie często o kobietach mówiono sportówki w pewnych środowiskach. Czyli to jest słowo, które możemy sobie przyswoić i włączyć do naszego fabularza feministycznego. Kiedy mówisz o tym feminizmie, wspomina mi się jeszcze jedna cecha rozmów z tymi partnerkami. O ile ona oczywiście o problemach organizacyjnych, o problemach z treningami, ze sprzętem, nawet o nieporozumieniach z koleżankami z kadry, to bardzo w niewielkim stopniu pojawiają się tam jakieś problemy osobiste, które jednak w związku z tą wysoką pozycją w sporcie, z ogromną ilością czasu, którą musimy spędzić na treningi, musiały się pojawiać w życiu osobistym. I rzeczywiście, kiedy tak się przyjrzymy pod tym kątem, tym życiorysom, no to tam pojawiają się rozwody, właściwie nagminnie. Chciałam cię zapytać, jak to wyglądało? Czy po prostu uważałaś, że te tematy nie wchodzą w zakres ciężki, czy one same o tym niechętnie mówiły? Jak to wygląda? To było bardzo różnie. Panie mówiły, to były różne małżeństwa też. Były takie małżeństwa idealne, jak małżeństwo państwa Szewińskich, czy małżeństwo pani Heleny Pilejczyk, panczenistki, której mąż został sędzią sportowym w Panczenach, żeby być bliżej żony i żeby też z nią jeździć na zawodach.
Często panie wiązały się po prostu ze sportowcami, bo to były takie osoby, które potrafiły zrozumieć ich styl życia. Ale to też było trudne, ponieważ no, one były lepsze. One były często lepsze od swoich mężów. Więc sytuacja idealna była taka, jeśli mąż miał swoją pasję. Chociażby wspomniany pan Janusz Szewiński, który, gdy z nim rozmawiałam, podkreślał, że jego nigdy nie interesowało to, żeby być trenerem Ireny. Jakby to wyszło trochę samo, bo jego zawsze pasjonowała fotografia sportowa i w tym był najlepszy, w tym się spełniał. Jeśli to były małżeństwa, często, nie wiem, z dziennikarzami sportowymi na przykład, albo no takie też z wielkiej miłości, ale z osobami nie będącymi blisko sportu i nie zdającymi sobie sprawy do końca, jak to sportowe życie wygląda i ilu poświęceń wymaga, no to zdarzało się, że nie przetrwały próby czasu po prostu. Właśnie tego myślałam o komedii Stanisława Barei, mąż swojej żony właśnie, o związku z biegaczką i komediowo, ujętymi wyzwaniami, które się w tym wiąże, natomiast są to jednak dość poważne sprawy. I bardzo szokujące było dla mnie zdanie, które pod koniec czasu mogło się, że jej treningi mogły się odbyć dopiero w momencie, kiedy zrobi się wszystko przy mężu i dziecku. To jest cytat. Nawet tak. Nawet przy tym zrozumieniu rodziny dla jej kariery sportowej, jednak tradycyjne role wychodziły na pierwszy plan. Powiedz jeszcze, ponieważ widzę, że nasz czas powoli dobiega końca. Jakby wiem, że na pewno jesteś bardzo mocno związana z wszystkimi rozmówczyniami, które występują w tej książce. Natomiast gdybyś miała wybrać jedną albo osobę, no właściwie sama sobie zdaję sprawę z pewnego idiotyzmu tego pytania, ale jakąś jedną osobę, która stała ci się najbliższa, albo historię, która cię najbardziej poruszyła, co byś wybrała? Właściwie nie ma takiej historii, naprawdę. To są, i mówię to, zastanawiałam się nawet nad tym wielokrotnie, czy mam jakąś taką bohaterkę, do której jest mi najbliżej. To są też bardzo różne charaktery i pewnie często to jest tak, że no, jakby łatwiej się nam rozmawia z osobami, które są do nas podobne i z którymi gdzieś od razu złapiemy chemię. Natomiast tak naprawdę, przepraszam, to jakieś zawody młodzieżom na motocyklach. Natomiast tak naprawdę z wszystkimi paniami, mimo że no miałam taką rozmowę, gdzie ten pierwszy kontakt był dla mnie taki dość oziębły się wydawał i ja wyszłam z tej rozmowy i miałam wrażenie, że kurczę, no nic tam nie ma. Natomiast w momencie, kiedy odsłuchałam nagranie rozmowy, bo każdą z rozmów nagrywałam i spisywałam, no okazało się, że jest tam bardzo dużo i drugie i kolejne spotkanie wyglądało już zupełnie inaczej. I zdaję sobie sprawę, że no w momencie, kiedy zupełnie obca osoba przychodzi do często już starszej kobiety i próbuje się nagle dowiedzieć czegoś o jej życiu, które było dawno temu, i to często jest takie życie, o którym też już się zapomniało, bo to jeszcze jest, myślę, takie, o, to było takie znamienne, jeśli pytałaś o to, co panie łączyło. Mhm. Łączyło je to, gdzie one trzymają swoje medale olimpijskie. Bo one trzymały te medale gdzieś w Pawlaczu. Jedna z pań tutaj, dokładnie pamiętam tą scenę, jak nurkowała w takiej dużej, otwieranej szafie, po prostu zanurkowała w tej szafie tam na dole z ubraniami i gdzieś spod ubrań ten medal wyciągnęła. Inna pani mówiła, że ten medal jest w szufladzie ze sztućcami, ale nie tymi zwykłymi, tylko tymi na Wigilię. Tymi lepszymi, takimi niedzielnymi. Jedno zdanie, to mówi Posława Kościańska-Szczepińska, że nikt nie wie o tym, że ona zdobyła ten medal, i sąsiedzi nie wiedzą o tym, że ona jest olimpijką, i mówi właśnie, nie chcę, żeby wiedzieli, nie afiszuję się z tym. I to jest porażająco smutne na koniec tej książki, że jakby brzmi, jakby ona rzeczywiście się tego wstydziła i uważała to za coś, co mogłoby ją postawić w niepokojącym świetle. Może nie do końca wstydziła, ale tutaj się jeszcze pojawia inny aspekt, który być może nie wybrzmiał do końca w książce, to znaczy zazdrość. Mhm. Taka ludzka zazdrość i przekonanie, że jeśli ktoś jest olimpijką, to będzie albo lepszy, albo to będzie osoba, która ma więcej, ma coś lepiej.
I myślę, że to jest głównie ten powód, dla którego część osób no, nie mówi o tych swoich sukcesach w taki otwarty sposób. To ciekawe też, jakiś czas temu odezwała się do mnie jedna z czytelniczek z Bydgoszczy, która napisała, że nie miała świadomości, że pani Daniela Walkowiak mieszkała w Bydgoszczy i że powinna mieć przynajmniej swoją ulicę w tym mieście albo jakiś, nie wiem, pomnik nad Brdą, nazwany bulwar swoim imieniem. No bo przecież Felix sam ma pomnik, jakby no mężczyźni nie mają swojej pomniki sportowe. Albo coś nam się znowu tnie. Przestajemy cię słyszeć i znowu zamarzłaś w karze. Aha, coś się ruszy? Lepiej coś się ruszyło chyba. Tak, teraz cię widać. Halo, halo? Tak. Super. Dobrze. Więc myślę, że może tutaj jest dobry moment, żebyśmy to spotkanie na dzisiaj zakończyły. Natomiast ze względu na problemy techniczne, które się tutaj pojawiły, razem z koordynatorką spotkania pomyślałyśmy, że spotkamy się jeszcze we wrześniu w Faktycznym Domu Kultury i nagramy dla Państwa takie crème de la crème, półgodzinne. Zadam jeszcze pytania, które tutaj nie padły. Jeżeli Państwo chcieliby zapytać autorkę albo jakieś kwestie Państwa wręczą, to też prosimy o napisanie tego pod relacją i we wrześniu zrobimy krótkie nagranie, które pojawi się na stronie i które Państwo będą mogli obejrzeć w idealnych warunkach technicznych. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję Państwu za oglądanie i polecam jeszcze raz książkę Olimpijki. Niesamowita lektura, niesamowite zdjęcia, a także co być może jest zaletą w przypadku lektury wakacyjnej, ogromna łatwość tego czytania, pomimo dramatycznych historii, które się tutaj pojawiają. I rozdziały można czytać niezależnie od siebie, więc jeżeli mają Państwo ukochaną dziedzinę sportu, to można się zająć na początek tym. Powiem tylko, że kiedy dzisiaj w pracy miałam tę książkę na biurku, wzywałam się do spotkania, mój dyrektor prawie się rozpłakał na widok zdjęcia tych olimpijek, powiedział, że to jest pierwsza olimpiada, którą jako dziecko oglądał jeszcze na czarno-białym telewizorze i że wzbudza w nim to ogromny sentyment, także moja książka za moment zostanie pożyczona. Państwu bardzo ją polecam. Jeszcze raz dziękuję Aniu za rozmowę. Ja i też dziękuję bardzo i w 10 razy w kwaterze, czy będzie dobre łącze. No niestety internet ma nadmorskie ograniczenia. No, ale w każdym razie mieliśmy w bonusie nadmorskie widoki. Jak Państwo widzą, słońce zachodzi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tak, już tutaj go prawie nie ma. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia na Faktycznego Domu Kultury i Instytutu Reportażu. Dziękuję bardzo.